jakby, no to, co odgrywaliśmy dzisiaj, to było akurat trochę, no, na tyle codziennym, w tej chwili, no, to powiedzmy, że w Krakowie aktualnie pewnie są jakieś 12 kolegów, koleżanek na naszej może na wieku, którzy są właśnie gnębieni w jakikolwiek sposób, czy to tam przez narodowość, czy to tam przez jakieś swoje personalne, ulubione rzeczy, czy też rasę. Dlatego, no, trzeba otworzyć dużo też oczu, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, bo dużo osób woli po prostu przejść obok, udawać, że to nic się nie dzieje, albo być po prostu zwykłym obserwatorem, co jest trochę, no, niemiłe dla jednych, bo no, wiedzieć coś tam pomóc. Mi się przede wszystkim to, że mogę wziąć tak jakby udział po prostu w całym spektaklu, w występie i móc cokolwiek zmienić, coś dać od siebie po prostu. Takie występy dla osób, które nie doświadczyły tej jakby przemocy psychicznej czy fizycznej, mogłyby po prostu wziąć jakby przykład, jak reagować nawet na codziennym dniu, jakby na przerwie, na lekcji ogólnie.